Być może dystrybutorzy próbują ułatwić życie Bitwie Warszawskiej 3D, która w kinach pojawi się w przyszłym tygodniu, bo ten weekend jest jednym z najsłabszych w 2011 roku. A na ekrany trafiają m.in. banalny i schematyczny dramat społeczny Ewa, chaotyczny i nieczytelny thriller Inkarnacja, a także najlepsza w tym zestawieniu komedia romantyczna To tylko seks. Bardzo żałuję, że niewiele dobrego mogę powiedzieć o filmie Ewa, czyli reżyserskim debiucie znakomitego autora zdjęć Adama Sikory i równie dobrego dramaturga i scenopisarza Ingmara Wilquista. To przewidywalna opowieść o śląskiej rodzinie, która przez coraz większą biedę coraz bardziej się patologizuje. Najbardziej tytułowa Ewa, czyli żona i matka, która ostatecznie trafi do agencji towarzyskiej, najpierw w roli sprzątaczki, a potem już w roli nieco innej. Najlepsze jest tu być może aktorstwo z mało znaną Barbarą Lubos-Święc w roli głównej i Andrzejem Mastalerzem, wyjątkowo tu wyciszonym i introwertycznym, który gra jej męża. Pewne wątpliwości budzi natomiast Anna Guzik, czyli bezwzględna właścicielka agencji towarzyskiej, choć brawa za próbę przełamania amplua. Słabiutki jest niestety scenariusz, pełen oczywistości i klisz, podobnie jak pokazanie Śląska, miejsca, gdzie dzieją się niemal wyłącznie rzeczy złe. W sumie największa porażka tego weekendu. Podobnie jest niestety z amerykańskim thrillerem Inkarnacja, wyreżyserowanym przez dwóch Szwedów. W tym przypadku mogę powiedzieć miłe złego początki, bo w czołówce dwa kojarzące się z ciekawymi propozycjami nazwiska, Julianne Moore i Irlandczyk Jonathan Rhys-Meyers. Ona jest psychologiem, który zajmuje się multiplikacją osobowości. On jej pacjentem, który dotknięty jest tego rodzaju dolegliwością. Ciekawostka polega na tym, że wszystkie osobowości, które niejako w nim się ujawnią, okaże się, że należały wcześniej do osób zamordowanych, względnie takich, które popełniły samobójstwo. Początek zatem niezły, ale z każdą minutą film zamienia się w festiwal chaosu i niejasności, a opowieść o licznych, umęczonych duszach, które odnajdują się w osobie Rhysa Meyersa, na pewno można sobie darować. Natomiast w ogóle bym tego nie powiedział o bardzo udanej, choć naprawdę trudno w tym gatunku wymyślić coś oryginalnego, komedii romantycznej To tylko seks. Na ekranie zgrabny duet, czyli Justin Timberlake i Mila Kunis, którą niedawno widzieliśmy w mrocznej roli w Czarnym Łabędziu, ale też świetny drugi plan, m.in. Woody Harrelson i Patricia Clarkson. Młodzi, atrakcyjni i mający się ku sobie zdecydują się na pewne porozumienie. Otóż ich przyjacielski związek dopuszcza czasem niezobowiązujące zbliżenia erotyczne, ale nigdy przenigdy nie zmieni się w związek poważny. Oczywiście wiadomo, jak to się skończy, ale nie to jest istotne, a to, jak do tego zakończenia dojdziemy. Otóż bardzo pomysłowo i naprawdę zabawnie, dlatego To tylko seks. Kulisy z przekonaniem polecają. A na koniec porwanie amerykańskiego reżysera Johna Singletona, który zaczynał od poważnego, społecznie zaangażowanego kina jak Chłopaki z sąsiedztwa, a z czasem doszedł do takich tytułów jak Za szybcy, za wściekli. Porwanie to głównie bójki i pościgi samochodowe z Tylerem Lautnerem, znanym z serii Zmierzch w roli głównej. A historia mężczyzny, który znalazł informacje o sobie na stronie z ludźmi zaginionymi, jak się okazało, żył nie swoim życiem, jest tu tylko pretekstem do ładnego i efektownego łubu-dubu. W sumie, jak powiedziałem, efektowne, ale też i puste. Natomiast jeśli ktoś zakochany jest w Lautnerze albo stężonej dawce akcji a la Hollywood, to kulisy kultury nie zniechęcają.